W poprzednim filmiku opowiedziałam o tym, co mnie ostatecznie pchnęło do diagnozy ADHD i leczenia. Jakie to przyniosło szybkie rezultaty, ale podczas długoterminowego leczenia zauważałam też inne efekty. Zaczęłam normalnie spać, czyli budzę się powoli, już nie zrywam się na baczność, od razu w gotowości do ucieczki, czyli z niepokojem, że coś się zaraz zawali. Przestałam mieć napady wilczego głodu, które ja odczuwałam tak, jakbym była strasznie głodna i ile bym nie zjadła, fizycznie już nie mieszcząc, nadal byłam strasznie głodna. Nie, jestem bulimiczką. Tak się trwały zwykle około kilku do kilkunastu godzin. Pewnie nie częściej niż dwa razy w miesiącu i nie każdego miesiąca, ale leki zmniejszają łaknienie, więc faktycznie muszę pamiętać i planować jedzenie w ciągu dnia, żeby wieczorem nie doświadczyć bycia przegłodzoną. Na lekach nie zdarza się już sytuacja, w której nagle chce mi się spać i to tak, że nie jestem w stanie niczego z tym zrobić. A były momenty, kiedy było to bardzo dotkliwe. Na studiach, czy w pracy, czy w autobusie, pociągu. No i nie magazynuję już zmęczenia. Zmęczenie odczuwam od razu, czyli wieczorem po aktywnym dniu, co sprawia, że muszę bardziej zaplanować wieczorne aktywności, żeby mi się chciało ruszyć. I to jest dobre, ludzkie. Mam do tego prawo. Precz z kulturą, zapierdolu. No i nie piję alkoholu. Po prostu dostaję tego nawet kilkudniowej migreny, więc nie warto. Nawet dla jednego piwa. Z tym największy problem mają moje osoby koleżeńskie, bo jak to imprezy przy zerówkach i wodzie, ale mi to totalnie nie przeszkadza, nawet jak one piją. I na koniec, to są moje osobiste doświadczenia, moje anegdota. Tak to zadziałało u mnie i czuję się szczęściarą. Wiem, że inne osoby odczuwają swoje problemy zupełnie inaczej. Mają inne reakcje i mózgu, i organizmu, i dłuższą drogę do diagnozy, doboru leków i wyważenia zysków i kosztów. Z mojej strony mogę Wam tylko polecić walkę o znalezienie dobrej pomocy osób specjalizujących się w leczeniu i terapii, bo ja taką osobą nie jestem i to jest ważne, bo nawet ja mam tendencję do porównywania siebie do innych i łapię się na tym, że u mnie też powinno tak być, a nie jest. A to zła droga. Droga osobo, nie neurotypiaro, jesteś po prostu wyjątkowa.